Kto dziś wygra? Moi drodzy, jest to dla mnie wielka satysfakcja móc widzieć was tutaj wszystkich na tym samym boisku, na którym ja kiedyś zaczynałem dokładnie w tym samym wieku swoją piłkarską przygodę. Dzisiaj ją już kończę, ale wy ją zaczynacie. I wymownie przyczęstam sobie łysinę. To się wy. To się wy. Nie, to się robi, nie? Dobrze. Łapie, próbuję. Mamy z drużyny z Tesli też. Aha, czyli to są rozgrywki międzynarodowe. Organizatorem naszego turnieju była Akademia 2012. Moi następcy Jurka Dudka, Artura Borusa, Łukasza Fabiańskiego i wielu innych świetnych polskich bramkarzy rosną wszędzie, i w Suwałkach, i w Ełku, i w Oletku. Wszystko zależy od was. Od was, wierzcie to, wierzcie, miejcie marzenia. Marzenia się spełniają. Podobnie jest rozumiem nasza cuda. Inteligentny, zawsze dobrze gra zawodowiec, a przede wszystkim rozsławiał imię Polski poza granicami kraju. Tutaj. Gotowy, także tam są siedzące miejsce, wiesz? Daj radę. Sprawa jest prosta. Ja mam dosyć remisów i porażki. Najlepszego, panie trenerze, od tego meczu zależy pańska przyszłość. Dla mnie jest to naprawdę wielka przyjemność znowu z wami spotkać się na blisko. Od razu pan wiedział, że to jest diament, czy po pierwszym już treningu, czy... Po pierwszym spotkaniu to wiedziałem, że ma badanie. Love, I'm gonna see. You're gonna cry, cry, and we see.
czyżbyś ja żartowałem? Za rok o tej samej porze. Dziękuję.